Byliśmy już na Śląsku i na Dolnym, i na Górnym, a obecnie przenieśliśmy się na północ do oddziału PL074. Jest to oddział o nazwie Starogard Gdański Kociewie. Tutaj prezesem oddziału, tutaj właśnie go widzimy na ekranie, jest pan kolega Andrzej Walędziak, który nam trochę o tym oddziale teraz opowie. A nadmienię tylko, że jest to oddział w sile około 160 hodowców. Także 5000 gołębi na lot nazbierać nie stanowi tutaj problemu. Też znajdują się tutaj znane w klasyfikacji ogólnopolskiej nazwiska, jak właśnie kolegę Andrzeja Walędziaka, kolega Krzysztof Musiał, kolega Łukasz Grochocki, kolega Zbigniew Duda i inni. Więcej o tym oddziale powie właśnie nam też kolega Andrzej właśnie, który jest prezesem tego oddziału. Co nam może kolega jeszcze powiedzieć więcej o tym oddziale? Dzień dobry koledzy, witam wszystkich hasłem dobry lot. No cóż, tak jak kolega Krzysztof powiedział, mamy około 160 hodowców. W 2012 roku przyjęliśmy grupę hodowców z Blewa. To jest około 25 ludzi. Także to jest oddział duży. Co do nazwisk, to faktycznie te, które są wymienione, przechodzą młodzi hodowcy, takie jak hodowcy mądrachowscy, Wesołowski, Wollert, Wędlikowski, Andrzej Felski, który był też wielokrotnym mistrzem oddziału. Nie wiem, czy został wymieniony kolega Tadeusz Jeszkie, który był mistrzem, o tak, zapomniałem, przepraszam, mistrzem okręgu. W mistrzostwie, generalnym mistrzostwie Polski był, myślę, że chyba w pierwszej szóstce jego wynik. Także rywalizacja jest naprawdę duża. Mamy bardzo silną grupę hodowców z sekcji, byłej sekcji, bo generalnie oddział Kociewie od roku 2012 liczy tylko dwie sekcje. Będzie to sekcja Starego Miasto i sekcja Pelplin. Też poszliśmy po rozum do głowy. Inne oddziały potrafią latać z list sekcyjnych. My zrobiliśmy to w roku 2012 i będziemy mieli dwie sekcje. Sekcja Miasto liczy od 120 do 130 hodowców. Jeden oddział w Polsce nie jest tak liczebny jak nasza sekcja. Myślę, że te wyniki w 2012 roku hodowcom, którym się uda zrobić jakiś tam dobry wynik, dobrze im gołębie polecą, to mogą zaistnieć na listach okręgowych czy to ogólnopolskich. To tyle co oddzielę, a teraz jesteśmy właśnie tutaj u kolegi Andrzeja, który kolega ma tutaj przed wolierą stoi. Woliera się mieści na terenie posesji. Oprócz tego, że tutaj jest ta wolierka, jeszcze tutaj kolega jeszcze prowadził, tutaj będzie go tak troszeczkę gorzej widać, ale to jest sklep, gdzie się można nabyć artykuły dla gołębi, jak również zaopatrzyć się w puchary, dyplomy, jak również różnego rodzaju trofea sportowe. Tam teraz może o hodowli, coś o gołębiach, które kolega posiada, powie nam coś kolega bliżej. Jest to moja wolierka, tak zwany mój matecznik. Posiadam tu około 40 gołębi. Tak widzimy z całości. W wolierze są gołębie, które u mnie otrzymały już emeryturę i nie zostały zbyte do innych kolegów w Polsce. Jak również, tak jak każdy... Możemy uchylić troszeczkę? Tak, możemy uchylić, tak jak pewnie każdy hodowca. Pokażemy kolegom. Mam tą chorobę ściągania gołębi. O, widzimy jak wygląda wnętrze wolierki. Akurat kolega Krzysztof filmuje mojego gołębia, który ma trzy pierwsze nagrody. O, i jedną widzimy. Drugą to jest mój gołąb, który przeszedł na emeryturę. A jakiej rasy to jest gołąb? To jest gołąb Szelens z gołębi od Millera. 1767, 05 rok. Już przeszedł na emeryturę. Nie był już. Poniżej siedzi jego dziadek. Ten pod, i zaraz pod nim, czy ten niżej jeszcze? Ten pod nim to jest jego dziadek, gołąb, który jest 01 rok, wygląda znakomicie. Rzekłbym nawet, że wygląda lepiej od swojego wnuka. O, tu widzimy jeszcze, można sekundkę tak wejdę, pokażę. O, tak. Tak widzimy właśnie, wygląda emerytura gołębi kolegi Andrzeja. O, widzimy ptaszki, wszystko na drewnianym ruszcie. Jest to taka ciekawostka, gdyż woliera ta znajduje się właśnie, tak jak mówię, na przywieździe, przy sklepie. Także hodowcy, przychodząc tutaj, odwiedzając kolegę w sklepie, mogą sobie też zawsze popatrzeć na gołąbkę. Wolierka nie jest ciekawością dla hodowców, klientów mojego sklepu, którzy mnie odwiedzają, ale zauważyłem, że bardziej
Zadowolone są dzieci, które przychodzą z rodzicami, którzy kupują u mnie puchary czy inne jakieś akcesoria dla swojego ptactwa, ma jakichś małych kanarków. To one bardzo tutaj zaglądają i cieszą się, jak widzą właśnie te gołębie czy małe młode. No a jeszcze jako ciekawostkę wspomnę, że przecież kolega mi opowiadał, jak do szkoły też był, przyniósł gołębia, tak? I to może kolega opowiedział to jednak jak to wyglądało. Tak, moja córka chodziła do gimnazjum, czy do tej szkoły podstawowej. Ja byłem chyba 2 czy 3 razy na wykładach, gdzie musiałem reprezentować gołębie, opowiadać historię gołębia pocztowego, osiągnięcia. Musiałem się do tego nieźle przygotować. Było to dla mnie też frajdą, ale dzieci też mogły poznać gołębia od tak zwanej podszewki. Mogły sobie go dotknąć. Było też to trochę śmieszne, gdyż dzieci miastowe na małego gołębia były jak kurka. To pamiętam, jak to było, co to jest mały gołąb, to mało kto był w stanie stwierdzić, że to jest gołąb po prostu. Tak. Kurka czy kaczuszka. Było to śmieszne. A co do gołąbuszków, tutaj mam jeszcze pamiątkę, drapiany gołąb od hodowli Handerek, 2003 rok. Od Wojciecha Handerka, tak? Od Wojtka Handerka. Wtedy się chyba z Adamem razem. Tak. Gołąb wydał kilka naprawdę wartościowych gołębi. Jego brat stał w reprezentacji Polski w kategorii D w którymś tam roku na wystawie ogólnopolskiej z pierwszą nagrodą. I to potwierdza to, gdyż ja też wychowałem kilka wartościowych gołębi z tego gołębia. Szczególnie dobrze latają w lotach maratońskich. Oprócz gołębi od kolegi Heinderka, jeszcze to są gołębie od innego hodowcy, takie, które sprawdziły się te u kolegi, prawda? O, super się sprawdziły. Gołębie sprawdziły się od mojego przyjaciela, Romka Bortnika z Braniewa. To który? To ten niebieski? Ten u góry niebieski, ten z tymi dwoma zderzykami, to jest oryginał gołąb po dwóch gołębiach z gołębi Verbruggen. Poniżej siedzi jeszcze gołąb oryginalny Ritz. Hańca Wilegorica z Isien. Tak, od swojego Piotrkowskiego z Strzewa. Mój super rozpłodowiec w tej chwili jest wypożyczony. Ojciec i dziadek gołębicy, który miał 14-16 konkursów w Polsce, jest pożyczony od mojego kolegi Olendra w oddziele Elbląg. A ten gołąb to jest właśnie ojciec tego gołębia? Nie. Tego, to jest pewny gołąb. Właśnie ten mój super rozpłodowiec jest wypożyczony. Nie żałuję ludziom, jeżeli ja od kogoś otrzymam jakiegoś dobrego gołębia, to potrafię się też wdzięczyć. Ten gołąb teraz mamy luty, jest wypożyczony u kolegi Sławka Olendra. A te kolegi Bortnika to które to są? Gołębi, to są gołębie Verbruggena. Tu mamy jednego gołębia. Tu mamy cudowną samicę. Po tej gołębicy jeszcze żaden młody mi nie zginął. Po tej niebieskiej tu jest jej małżonek, czyli samczyk. Gołąb od mojego przyjaciela Zygmunta Wolerka, właściwie od Jana, jego ojca. Gołąb Klak. Widzicie, koledzy, nie ma obrączki, ale po nim były znakomite gołębie i w kategorii C, i w kategorii B. U Zygmunta Balisia w tym naszym współzawodnictwie Open były gołębie w pierwszej dziesiątce. Coś jeszcze, jakieś tutaj gołębie wybitne, jakie ma kolega, który by to chciał pokazać? Nie wybitnych, ale widzicie, koledzy, no jest zima, gołębie siedzą troszeczkę zmarznięte. Właśnie, mrozy są właśnie okrutne u nas tutaj, dochodzi po 20 stopni. Taka jest prawda, mam gołębie, wymieniłem się ostatnio z kolegą Grdeniem z Lubichowa. Nasz zeszłoroczny wicemistrz okręgu w GMP, hodowca, który pomimo młodego wieku znakomicie lata, posiada ogromną wiedzę. Tu jest jakiś gołąb z tych? Tutaj od kolegi Grodzenia są. Tu jest córka gołębia, który w roku ubiegłym miał 13 konkursów w okręgu Gdańsk. Jest właśnie zaparzona na samczyka od kolegów Handerków. Tu jest syn, ostatni syn mojej 57-48, która była najlepsza w gołębiach w rocznych. Miała 14 konkursów i ten gołąb jest zaparzony z bliskiego pokrewieństwa, daje mi też dobre gołębie. Jest tu około 40 gołębi, gołębie czekają na parowanie. To są moje.
tak wyglądały moje Millery, były to gołębie jasno. Te dwa niebieskie, co te są dwa tutaj, niebieskie, tak? Który wcześniej gołąb był prezentowany, to jest 1767. Gołąb, który miał trzy pierwsze nagrody i jedną drugą. A samiczka przy nim, która tam mu tak ładnie pozuje, to jest córka mojej 605 Millerki z gołębi Shetlands. Tak one będą w tym roku w parze. Mam nadzieję, że coś się z tego wychowa. Byliśmy na dworzu, byliśmy w wolierze, teraz jesteśmy w gołębnikach u kolegi Andrzeja. Gołębniki są umieszczone nad sklepem i przy domu. O, tak właśnie wyglądają. Chwilowo tutaj nie ma żadnych gołębi. To jest... Kolega się przygotowuje do parowania teraz, tak? Ja akurat jeszcze nie przygotuję się do parowania. Dzisiaj mamy wtorek 7 czy 8 luty. To jest, gdzie jesteśmy w pomieszczeniu, to jest gołębnik dla gołębi młodych. W tym gołębniku siedzą gołębie w sezonie, gołębie młode. A w zimie siedzą moje samiczki. Tutaj widzimy je. Są teraz, przebywają na wolierze. O. Gołębnik posiada z boku trzy wolierki na ruszcie i mogę mieć tutaj trzy samiczki, czy młode gołębie. Tak jak mówiłem, gołębniki są zlokalizowane nad sklepem, przy domu zaraz. Tu przechodzimy do dalszej części. O, kolego Piotrze, tutaj są następne. Tu widzimy właśnie kolejna, ta inna wolierka. Proszę. Na ruszcie są płyty, żeby mogły troszeczkę nóżki ogrzać. To jest bardzo ważne, gdzie są metalowe ruszta, jednak troszkę to je w ziemię. Widzicie, koledzy, jest bardzo dużo puchu. Gołębie są zdrowe. Nie będę opływał, że liczę na mały sukces w roku 2012. To życzymy sukcesów, a teraz przechodzimy dalej. To jest pomieszczenie gołębik dla... Siedzą tutaj samczyki, akurat tutaj siedzą dwa, tu troszeczkę więcej. Siedzą tu samczyki, które służą mi tylko i wyłącznie do samiczek ptów. Z tego pomieszczenia lotuje 15 samiczek. Z tego? Z tego pomieszczenia samiczki lotowane są metodą klasyczną. Bo przypomnijmy kolega, powiedzmy kolega lotuje totalnym wdowieństwem, tak? Metodą? Ja lotuję totalnym wdowieństwem samic i samiczek. W tym pomieszczeniu jest... Samic i samców. Samic i samców. Tu siedzi 20 samiczek w tej szafie. Ta szafa działa na zasadzie, pokażę w ten sposób. Widzimy właśnie, jak wygląda tutaj, w szczegółach. Tutaj spadł mój zapaszek przepiękny, który w sezonie bardzo się sprawdza, ale o, tu widzę, jak otworzę drzwi, to on zaraz mi spadnie. Co to za zapach jest? To jest zapaszek jakiś eukaliptus. Aha, odświeża po prostu powietrze. Odświeża, tak? Powietrze nie tylko dla gołębi, ale dla hodowców. Tu siedzą moje samiczki w sezonie, podnoszę sobie dźwiczki, jak chcę jakąś pojedynczą wyjąć. I one na noc są zamykane. Kolega sam na to wpatrzy, gdzieś podpatrzy? No wiadomo, każdy hodowca gdzieś tam coś podpatrzy, nie? Rozumiem. A tu siedzą samiczki zamykane na noc też w sezonie. One nie mogą się doczekać, żeby w sumie były zamknięte. Tak to ładnie tutaj działa. Gniazda są dębowe. Wszystko widać, z litego drewna wykonane jest, nie żadna płyta, nic, wszystko lite drewno. Z litego drewna. No koledze to jest łatwiej, bo kolega ma taki zakładnik malutki, sobie może takie rzeczy wyprodukować, prawda? Akurat był chyba to dobry pomysł, bo dzisiaj mamy tylu w sumie szałkarzy, miałem przez 3 lata zakład stolarski, dużo kłopotu. Ale dla siebie można zawsze coś ciekawego wykonać. Jak najbardziej. Tutaj w dalszej części widzimy... Przebywają kolejne gołębie. Tu są właśnie cele podobne. Tu mamy korytarz, gdzie można sobie przedzielić właśnie takimi drzwiami. Teraz gołębie będą chyba niedługo przygotowywane już do parowań, czyli szczepianie, tak? Będą? No. Przechodziły? Szczepienie akurat w tym roku chcę szczepić. Tym inaczej, zacznijmy od początku. Tu przebywa około 35 gołębi, samczyków,
które są przyzwyczajane, młode samczyki 2011 są przyzwyczajane do cel. Dlatego widzicie, w niektórych są pootwierane, w niektórych zamknięte, żeby nie doszło jakichś do dużych bujek. Gołębie będę szczepił dopiero jak zniosły jajka. Aha. Tutaj mogę sobie, co łatwo można zauważyć, mam cele, które są na szynach, takich na prowadnicach. Szynach przesuwane, mogę je przesuwać do przodu, do tyłu. Czyli zwiększać, że tak powiem, tą przestrzeń tutaj. Zwiększać przestrzeń, zmniejszać światło. Nowością, którą zrobiłem od kilku dni, mogę się pochwalić kolegom. Kolego Krzysiu, pokaż. Ta. Powycinałem piękne dziury. Widzimy na dole. Dziury może nie są piękne, ale po prostu są. To jest do motywacji. Tu na korytarzu mogę w sezonie mieć samczyki czy samiczki i one przez te dziurki będą... Obserwują się. Obserwują i w ten sposób mogą iść na lot. Widzimy, taka ciekawostka. W większości są pełne. To jest ciekawostka, nawet mam tu w tych drzwiach tak samo. Widzimy właśnie o... Tak. I tu myślę, że w ten sposób zdobędę kilka czołowych konkursów. Na podłodze karton, ze względu na lenistwo hodowcy, nie trzeba tyle sprzątać. Zwłaszcza przy mrozach teraz. Zwłaszcza właśnie przy mrozach, nie trzeba tyle sprzątać, a poza tym gołębie też mają cieplej. Na razie gołębie dziękuję. Są w dobrej kondycji, czekamy na parowanie. To na razie podziękujemy, przejdziemy teraz do dalszych części.